Dzień dobry wszystkim. Wszem wobec w wczesne popołudnie, w niedzieli 27 marca. Jako, że materiał nie jest obszerny dzisiejszy, a nie jest to jeszcze update, to pewnie poleci na spokojnie w dniu dzisiejszym. Tytuł dzisiejszego odcinka: Polowanie na rosyjskich generałów. Czyli śpieszmy się pisać o poległych rosyjskich generałach, tak szybko ich przybywa. Żeby było jasne. Tekst. Mój jest wariacją, ale w większości oparty jest na tekście kolegi Marcina Ogdowskiego, który takowy tekst stara się popełnić od już jakiegoś czasu, ale w samym, w samym tekście zorientujecie się Państwo dlaczego, ale to, co jest w tytule, jest prawdą. Tak szybko przybywa strat bezpowrotnych, tak to się fajnie nazywa, wśród tej rangi oficerów rosyjskich w czasie tej wojny. Dziękuję więc Marcinowi Ogdowskiemu za możliwość skorzystania z tego tekstu i niniejszym, zanim on się zapewne ukaże drukiem, przedstawiam go w okrojonym zakresie moim widzom za jego pozwoleniem. A więc mam nadzieję, że będzie to lekkie. Szanowni Państwo, redakcja zamówiła u Marcina tekst na temat niespotykanego w historii współczesnych wojen pogromu rosyjskiej kadry dowódczej. Gdy zgłaszał temat w połowie no, minionego tygodnia, mowa była wtedy o czterech generałach i kilku pułkownikach. Gdy siadał do tekstu we wtorek, już o pięciu. Gdy kończyło się w środę jego pisanie, było już sześciu, a potem koledzy informowali go o kolejnych tego typu faktach. Nawet jeżeli to już nie pułkownicy, ale dowódcy jednostek, znaczy nie generałowie, tylko pułkownicy, dowódcy jednostek, no bo to już jest etat w przypadku brygady generalski. Więc w efekcie chłopak, co tu dużo ukrywać? Co chwilę musiał przenabiać tekst, aktualizować, no ileż można pracować, no chociaż odrobinę stabilności. No. Czyli w sensie chyba litości po ukraińskiej stronie, jeśli chodzi o strzelców wyborowych i inne sytuacje, które prowadzą do takich, a nie innych skutków. No więc tak, wszystko to fajnie, ale aż doszliśmy do punktu, w którym pojawiła się rzecz spektakularna. Chodzi bowiem o rosyjskiego oficera w stopniu pułkownika, dowódcę 37. Brygady Motostrielków, czyli strzelców zmotoryzowanych. Pułkownika czeka, zabitego przez własnych żołnierzy. Najpierw nie było wiadomo o co chodzi, potem zaczęły się pojawiać dosyć brutalne e, szczegóły tego wszystkiego, mówiące o rozjechaniu go przez rosyjski czołg prowadzony przez jego własnych żołnierzy. E, dlaczego tak się stało? Otóż e, według dostępnych informacji, dlatego, że ten oficer tak. Hm. Delikatnie mówiąc, bez polotu, ślepo, tempo i głupio dowodził swoją brygadą, że poniosła ona podobno około 60% strat. Czyli z każdej drużyny dziewięciu żołnierzy, między pięciu a sześciu znikło ranni albo zabici, tudzież porażeni w inny sposób. Tak? Na takie coś każdy żołnierz reaguje. No patrzy na to, ilu kolegów z prawej i z lewej mu było. I mm, wywołało to wściekłość podwładnych. Powiem szczerze, wierzę. Wierzę w takie coś. I e, dokładnych okoliczności, tak jak mówię, nie znaliśmy. Pojawiły się potem te informacje bardzo brutalne. I znając, albo no, inaczej, widząc, jak wiele tych złych bestii wychodzi na zewnątrz, z ludzi walczących w tej chwili na Ukrainie po obydwu stronach, to jest też możliwe, że tak to się właśnie skończyło. Ale tak jak przewidział Marcin Ogdowski, w tej chwili o okolicznościach tej śmierci jest już całkiem głośno. Natomiast tak, zabijanie przełożonych w zemście za niepotrzebne narażanie życia i śmierć kolegów jest kolejnym dowodem na fatalne morale rosyjskiej armii. Lecz historia wojskowości zna wiele takich przykładów. W tym w armii amerykańskiej zjawisko to doczekało się nawet własnej nazwy, tak zwanego fraggingu. Określenie wywodzące się od angielskiej nazwy granatu odłamkowego, frag grenade. Podczas wojny w Wietnamie zdemoralizowane amerykańskie wojsko borykało się z problemami wymierzonej wymierzanej nielegalnie sprawiedliwości. Buntujący się żołnierze czasami strzelali oficerom w plecy. Najczęściej jednak załatwiali sprawę fragiem, czyli ziemianka, bunkier, cokolwiek, gdzie przebywał w danym momencie ten jakże popularny oficer, więc w to miejsce nagle wpadał. Hmm, Przyjacielski i własny granat, i robił swoją robotę, bo w takim przypadku, zawsze jak ginął oficer, było wdrażane śledztwo. No jak się strzela, to potem analizy balistyczne, to, tamto, no. Można było znaleźć i jakoś tam trochę znajdowano winnych. Ale w przypadku granatu, rzucanego jeszcze, rzucanego w rękawiczce, śladu brak, winnych brak. A fakt jest fakt. Czyli i frag, i fakt. Delikatnie mówiąc. Tylko w latach 1969-71 w US Army do, doszło do ponad 700 incydentów tzw. fragingu. W takich okolicznościach zginęło 82 wojskowych, 651 zostało ranny. Tylko niewielki odsetek sprawców udało się namierzyć i postawić w stan oskarżenia. Jakby to powiedzieć, sprawiedliwość <laughs> żołnierska potrafi być przewrotna. I czasami zdarzało się, że ktoś przypominał stare dzieje w wojsku. Pamiętaj, że jak idziesz ciągnąc swoich żołnierzy za sobą, to niestety sprawdzaj, albo raczej pamiętaj o tym, czy wszyscy oni Ciebie lubią. Żeby się nie okazało, że masz kulkę w plecach. Do podobnej sytuacji dochodziło w Afganistanie podczas radzieckiej interwencji. Czyli wszystkie duże armie, w ok poborowe to jest ważne, y zmagały się z tego typu problemem. Celem młodych poborowych byli zwykle oficerowie polityczni w armii radzieckiej. W pełni usprawiedliwione. Krokodyl, czyli takie małe rączki do pracy, a takie wielkie ryło, żeby podpierdalać. I. W literaturze sporo jest też przykładów samobójstw popełnianych przez sowieckich bojców przy użyciu granatu. Radziecka interwencja z lat 79-88 była wyjątkowo krwawym przedsięwzięciem. W jej trakcie zginęło półtora miliona cywilów, w większości zabitych przez samych Rosjan. Wielu żołnierzy nie mogło sobie z tym poradzić, wielu wobec niemożności powrotu do domu, długo tam musieli siedzieć, wybierało samobójstwo. Szacuje się, że nawet jedna trzecia z 15 tysięcy poległych żołnierzy Armii Radzieckiej nie zginęła w walce, a na skutek incydentów kryminalnych wypadków i właśnie samobójstw. Swoją drogą tysiące rosyjskich chłopców biorących udział w inwazji na Ukrainę już dziś ma jak w banku, to że będą mieli PTSD, czyli posttraumatic stress disease, czyli zespół stresu pourazowego, Z uwagi na intensywność walk i barbarzyństwo wobec cywilów. Jest pewne, że stres pourazowy doprowadzi wielu z nich do tragicznego finału, a mówimy o potencjalnie naprawdę licznej grupie, bo mówimy o tym, że do walki samej na dzień dobry trafiło te 117 grup batalionowych bojowych. Wspierane to wszystko było przez 220 do 350 nawet 50 tysięcy żołnierzy w innych formacjach. Również yy, tych typowo wojsk zmechanizowanych, zmotoryzowanych, ale nie walczących w pierwszej linii, więc mówimy o nawet 400 tysiącach zaangażowanych w operacje żołnierzy, ale w pierwszej linii wojowało z tego tylko nieco ponad 100, powiedzmy 120 tysięcy, co, jak wszystkie analizy wykazują, było bezwstydnie małą liczbą żołnierzy użytych do walki z armią, która poprzez rozbudowę sił obrony terytorialnej oraz gwardii narodowej mogła sięgnąć tuż przed wybuchem wojny po stronie ukraińskiej nawet 350 tysięcy we wszystkich formacjach. Z tego między 200 a 250 w wojskach operacyjnych, armii czynnej. Teraz dalej zwykle co czwarty weteran boryka się z PTSD, co już teraz daje nam dobre 50 tysięcy przypadków, minimum, bo około 200 tysięcy jest bezpośrednio zaangażowanych w to, co się dzieje na Ukrainie. Przypadków choroby rozszerzonej, bo stres porozowy dotyka także członków rodziny żołnierza, będzie tego odpowiednio więcej. Chory w zaawansowanej fazie Pije, no akurat to nikogo w Rosji nie dziwi. Bije, wieść gminna niesie, że też to nikogo tam nie dziwi. Ale już gwałci, i zwykle dzieje się to w czterech ścianach domu. Żadna wojna nie kończy się wraz z ustaniem ognia. Ta w głowach trwa jeszcze przez całe nawet dziesięciolecia, a ewidentnie wiadomo z badań psychologicznych, że jak gdyby. Konstrukcja psychiczna obecnych pokoleń jest znacznie słabsza niż tych z okresu I czy II wojny światowej. Owszem, pewnych badań wtedy nie prowadzono, ale ci ludzie sobie radzili w znacznie większym stopniu, z tego co widać, z codziennością po zakończeniu wojny, niż to co mamy obecnie, obserwując konflikty w Zatoce Perskiej, obydwie wojny Irak, Afganistan. I nie jest to oczywiście przez to zbyt optymistyczne. Dość powiedzieć, że do 2010 roku samobójstwo popełniło prawie 100 tysięcy amerykańskich weteranów wojny w Wietnamie. Niemal dwa razy więcej niż wynosiły straty poniesione w walkach. A Rosjan zaangażowanych w Ukrainę z pewnością będzie więcej niż wspomniane dotychczas 200 tysięcy najbardziej zaangażowanych, bo już dziś wiadomo, że takie siły są niewystarczające do pokonania ukraińskiej armii. No i bezpośrednio walczących trzeba rotować, bo inaczej szybko się zużyją. Rosjanie już dziś gonią pod tym względem w piętkę. Wiele razy Marcin Lądowski pisał o problemach z zapewnieniem bezpieczeństwa transportom logistycznym. Dziś znamy już kolejną przyczynę takiego stanu rzeczy. Najpierw jednak małe wprowadzenie. Jeśli rosyjskie wojska lądowe liczą 250 tysięcy żołnierzy, to nie znaczy, że ćwierć miliona przeznaczonych jest do walki. Większość z nich ma zadanie wsparcia walki. W zachodniej terminologii mówi się o pięści i ogonie, czyli komponencie bojowym, pięść, i logistycznym, ogon. Ten pierwszy zwykle stanowi 25-30% całości sił. W przypadku armii rosyjskiej, która nie ma tak rozbudowanej logistyki, jest on znacząco większy. Można zatem założyć, że potężne 900 tysięcy żołnierzy liczące Wojsko Federacji. Yy, ma zaledwie 100 tysięcy żołnierzy w, wojsk w formacjach stricte bojowych. Nie licząc w tym wszystkim lotnictwa, marynarki wojennej, sił strategicznych i WDW. To akurat jest różnica między mną a Marciną Ogdowskim, że ja dorzucam tutaj również WDW, bo ta formacja licząca po rozbudowie około 40 tysięcy jest jednak inna. E Marcin w tym zakresie troszeczkę inaczej to widzi, ale te wojska specjalne liczące razem z dodatkowymi siłami, których ja nie uwzględniałem, według niego nawet 60 tysięcy ludzi, mogą być w nieco większym stopniu ubojowione, co daje nam maksymalnie kolejne 30 tysięcy żołnierzy przeznaczonych do bezpośredniego prowadzenia walki. Zatem rosyjska 5 to jakieś według niego 130 tysięcy ludzi. W tym miejscu należy dodać, że nasze wojska lądowe liczą. 40-kilka tysięcy żołnierzy. Zastanawiając, zastanaw... Zastanówcie się więc teraz, ile z nich przedstawia realną wartość bojową. Ta. Ale wracamy do Rosji. O potencjale bojowym polskiej armii nie wiem, czy do końca powinienem zrobić osobnego vloga, czy w ogóle o tym mówić muszę się trochę skonsultować bo jest to coś z pogranicza ujawniania tajemnic co prawda nie jestem już oficerem czynnej rezerwy w narodowych siłach rezerwowych które zostały jako takie zlikwidowane ale wiedzę jeszcze posiadam moje certyfikaty w pewnych zakresach jeszcze są ważne więc albo to będzie musiało trochę poczekać albo będę to musiał zrobić w inny, bardziej przemyślany sposób, może poprzez stawianie odpowiednich pytań. W każdym bądź razie tutaj temat ten nie jest dla mnie z przyczyn formalnych łatwy do poruszenia, ale jest chyba konieczny do poruszenia. Wracając jednak do Rosji. Wojska lądowe zaangażowały w Ukrainie 70% swojego potencjału. Pozostałych 30% ruszyć nie sposób, bo stacjonują w innych, newralgicznych dla Federacji Rosyjskiej regionach. Dowódcy liniowi z konieczności więc musieli pchać do walki żołnierzy z tegoż ogona, gdy okazało się, jak twardym i wymagającym przeciwnikiem są Ukraińcy. Odbyło się to kosztem bezpieczeństwa transportów z zaopatrzeniem, co tylko nakręciło spiralę kłopotów, w jakie wpadły oddziały na pierwszej linii. Bo choćby nie wiem, jak licznie wzmocnione tyłowcami i tak niewiele mogły zdziałać bez dostaw amunicji, paliw, jedzenia i wycofywania do tyłu rannych, porażonych, Kreml tymczasem naciska i chce, by wojna zakończyła się do 9 maja, by móc hucznie obejść dzień zwycięstwa. Tym razem nad dwoma faszyzmami. Jak to zrobić w sytuacji, gdy już wszystkie rosyjskie armie, czyli pierwsza pancerna i 11 ogólnowojskowych, druga, piąta, szósta, ósma, 20, 29, 35, 36, 41 49 i 58, zaangażowały się w Ukrainie swoje dowództwa i większość dostępnych oddziałów bojowych? Putin ma nie rada za bo możliwości są tylko dwie. Eskalacja poprzez użycie broni masowego rażenia z założeniem, że złamie ona wolę oporu lub ogłoszenie powszechnej mobilizacji i wysłanie do Ukrainy znacznie liczniejszych oddziałów, ale ta mobilizacja... W opinii Jarka Wolskiego to jest minimum 6 miesięcy, w którym to okresie byliby w stanie ten drugi pełnozakresowy rzut strategiczny przygotować w liczbie około nawet 20 dywizji, ale to jest nie mniej niż te 6 miesięcy. Kolejny rzut, trzeci, oparty o sprzęt z lat 60., 70., i tak dalej, i starszych rezerwistów to 18 miesięcy. Jarek wie, co mówi. I tutaj uważam, że te informacje są wysoce prawdopodobne. Tylko teraz, jak zrobić w temacie bycia Putinem i mówienia o specjalnej operacji wojskowej, czyli nie o wojnie, a jednocześnie zacząć ogłaszać powszechną mobilizację, żeby uzupełnić oraz odtworzyć siły niezbędne do tego, żeby wygrać wojnę z państwem, z którym wojny się nie prowadzi. I to jest akurat klincz, w jaki się wpędziła rosyjska propaganda względem swojego własnego społeczeństwa. No, bo skoro kłamią swoim, że po pierwsze są witani kwiatami, że po drugie są przyjmowani jak wyzwoliciele, i po trzecie, że nie ma wojny, no to jak im teraz powiedzieć, że trzeba nagle ogłosić mobilizację do tej wojny, której nie ma? Więc yy, Ukrainie idzie całkiem, całkiem ta obrona przystąpili do szeregu mniejszych kontrataków i kontruderzeń, na przykład na wschód od Kijowa, trochę na zachód od Kijowa, od Mikołajewa w stronę Hersonia i trzeba powiedzieć, że realizują to w sposób przemyślany i zorganizowany. Natomiast Trzeba powiedzieć jedno. To, co Jarek Wolski zauważył po analityce swoich materiałów osintowych lub innych, czyli wchodzimy w inną fazę operacji. Jeśli przyjąć, że Rosjanie przed 9 maja będą chcieli sprzedać sukces w postaci zajęcia, patrząc na to, zadnieprza i z chwilą, kiedy ogłoszą zwycięstwo i zdobycie Mariupola. Zajęcie pełnego pasa łączącego go z Krymem, nie uwzględniając połączenia z Naddniestrzem, na drodze którego połączenia stoi Odessa, no to będą mogli przed 9 maja odtrąbić szansę na sukces i sprzedawać to wewnętrznie jako zwycięstwo swoje własne, i w tym celu skupią się teraz w większym stopniu na użyciu i ściągnięciu sił na tą wschodnią Ukrainę. I wyczyszczeniu całej przestrzeni pomiędzy pierwotną granicą ukraińsko-rosyjską a Dnieprem. To potrwa, to jest faza mniej więcej, trzeba powiedzieć, około miesiąca czasu. I wątpliwe, żeby udało im się to zrobić szybciej, jeżeli w tym czasie siły ukraińskie zblokowane w rejonie na zachód od Kijowa. Przez tamtejsze siły i związane oraz yy, siły, które działają na południu, zostaną przeorganizowane plus korpus rezerwowy zostanie użyty. Zamysł ten może się nie udać. A patrząc na to, że Ukraińcy postanowili nie zdobywać miasta, jakim jest Cherson, największego dotychczas zajętego przez Rosjan. I nie grzęznąć w walkach w terenie zurbanizowanym. Natomiast starają się uchwycić, i dobrze im to w tej chwili idzie, chociażby słynną nową kachowkę ze swoją tamą, po której wojska rosyjskie przeprawiły się w pierwszej czy w drugiej dobie wojny. To jeżeli oni robią tego typu przemyślany ruch, to będą w stanie wyjść całkiem sprytnie w celu odcięcia i przecięcia tegoż korytarza lądowego pomiędzy. Rosją, a Krymem. Tu okoliczności i możliwości jest całkiem sporo. Sytuacja sztabowców ukraińskich uzależniona jest od tego, jakie mają jeszcze zasoby. Prezydent Żeleński prosi o broń, prosi o czołgi, prosi o wozy bojowe prośba jest prośba, możliwości zakupu to jest rzecz druga, tutaj sobie władze państw oraz firmy mogą w odpowiedni sposób kształtować przebieg możliwych transakcji, zostawmy im to, nie wnikajmy, niechaj z tego będzie jakiś skutek, ale rzeczywiście okrzepłe w tej chwili mocno, moralnie na pewno cały czas, zresztą silne siły ukraińskie mają możliwość przeszkodzić w realizacji tego planu, minimum z odcięciem za Dnieprza. Zobaczymy, jak będą do tego planiści ukraińscy podchodzić i jak będą to wykonywać ich dowódcy Polowi. Natomiast wracając do pojęcia tego fragu oraz dowódcy tejże 37 Brygady Motostriełków zabitego przez swoich żołnierzy, opowiem coś z własnej służby. Polski oficer, dowódca Plutonu, Dowódca kompanii yy, w systemie pokutującym z czasów ludowego Wojska Polskiego, narzuconym w czasach, prawda, jedynie słusznego układu warszawskiego, to objuczony był jak Beduin. No bo tak, że miał pistolet, ok, mundur, pierdoły, wszystko wyglądał tak samo. No ale chorągiewki, mapnik, lornetka, pistolet sygnałowy. Większość z tych rzeczy na jakimś pasku, jak się człowiek wywrócił, to każdy pasek ciągnie w inną stronę i może zadusić, a przynajmniej poddusić. Tak? Do tego jakby jeszcze był w pasoszelkach z op na plecach, maska Pegaska, chodzące nieszczęście. A jeszcze musi wchodzić dosyć szybko do wozu bojowego, wysiadać z niego. Tak to wyglądało w realiach mentalnych prl -u. Więc yy, wiadomo było od zawsze, że strzelcy wyborowi są, nawet u nas na poziomie plutonu był jeden i polują na kogo? No najlepiej należy polować na dowódców, aby yy, żołnierze funkcji prostych, pozbawieni dowodzenia, byli łatwiejsi do oszukania, ostrzelania, zniszczenia. Podatni byli na panikę, to, tamto. Nawet do poddania się byli bardziej skłonni. Tak? Więc to polowanie... Było rzeczą oczywistą. I zawsze na zasadzie takiej dygresyjki z podtekstem było takie coś. Wołałeś najgorszego Ochlapltusa, który najbardziej cię wkurzał, był najbardziej wredną jednostką osobową w kompanii. I mówiłeś, Misiaczku, uwierz mi, jak wybuchnie wojna, to po pierwsze, wołam cię do siebie. Po drugie, biorę twojego Kałacha sobie. Daję ci moją lornetkę, mojego PS-a, cygnałowy, mój mapnik i chorągiewki. A potem robię odliczanie, bo cały czas będziesz biegał koło mnie i zobaczymy, kto z nas dłużej przeżyje. I mina tego żołnierza zawsze, który już znał te realia, to było tak, jak krew odpływała z twarzy. Ale dlaczego? Prosta odpowiedź z dobrego filmu król. W imię zasad. I tym akcentem zakończę ten film. Kiedyś może zrobię trochę filmów ze wspominkami ze służby w jednostkach liniowych. Co to było, jak to było i jak się czasami kończyło. Ale to jeszcze przed nami. Tymczasem dziękuję bardzo. Życzę przyjemnego niedzielnego popołudnia i wieczoru, wypoczynku na nowy tydzień. Żebyście mieli siły do walki z codziennością. Pozdrawiam, kapitan Lisowski. Dziękuję za wszystkie lajki, za udostępnienia i za pozytywne komentarze. Pozdrawiam, cześć.